Amerykańska stolica, centrum polityczne świata, Biały Dom. Tak, ten Biały Dom. Urzędnicy, biznesmeni pod krawatem. A tu w centrum miasta targ. Tak, targ. O tam. Targ, na który zjeżdżają okoliczni farmerzy. No to idziemy. Gorąco, ponad 35 stopni w stolicy USA. Wracając do targu, raz w tygodniu waszyngtońscy urzędnicy mogą dosłownie kilkaset metrów od Białego Domu kupić to, czego na amerykańskiej prowincji ludzie mają pod dostatkiem. Właśnie tutaj, na tej ulicy, która normalnie jest ulicą, po której jeżdżą samochody, ale raz w tygodniu, jak powiedziałem, zamienia się ona w targ. Co więcej, nikt nie robi afery z tego powodu, że takie namioty stoją w centrum stolicy Stanów Zjednoczonych. Jak to wszystko ma się do stereotypu? Świat przecież przypiął Amerykanom łatkę społeczeństwa opychającego się niezdrowymi hamburgerami. A tu proszę, sami widzicie. W każdym razie, według badań Instytutu Gallupa, już niemal połowa Amerykanów aktywnie poszukuje organicznej żywności. Organic food, czyli organiczna żywność, to obecnie w USA prężnie rozwijający się biznes. I to jeszcze jak? Jabłka na takim targu zazwyczaj są dwa razy droższe niż w sklepie, ale tutaj farmerzy gwarantują, że to ich lokalne produkty, a nie przywiezione na przykład z Ameryki Południowej. Modne w USA jest także wspieranie miejscowych producentów, a więc to takie dwa w jednym. I zdrowe, i lokalne. Dwadzieścia lat temu w USA istniało około 1700 lokalnych rynków, obecnie dobrze grubo ponad 8000, a w wielu sklepach są półki ze zdrową żywnością specjalnie oznaczoną. Pozdrawiam serdecznie z gorącego Waszyngtonu, jak mówiłem, grubo ponad 30 stopni, pot się leje. Do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski.